Uczniowie szkoły podstawowej w Boreczku uczyli się i bawili podczas pikniku edukacyjnego, który zorganizowano w placówce 28 lutego. Ciekawe zajęcia połączone z eksperymentami przeprowadziło kilku naukowców z różnych środowisk. Czy można się czegoś nauczyć i odkryć w sobie pasję obserwując eksperymenty? Okazuje się, że tak. Fizyka, chemia, biologia, matematyka, te dziedziny nauki wcale nie muszą być nudne i trudne do polubienia. Przekonali się o tym uczniowie szkoły podstawowej w Boreczku, którzy wzięli udział w pikniku edukacyjnym. Chcielibyśmy, żeby te dzieciaki jakoś w inny sposób chłonęły wiedzę, w taki bardziej niekonwencjonalny. Mam fajną kadrę, dobrze wyposażoną szkołę, ale zawsze coś innego, innowacyjnego pozwala na lepsze przyswajanie wiedzy i też chcemy swoją szkołę wypromować. Studenci poprowadzili zajęcia w prosty, przyjemny sposób. Tym samym zachęcili uczniów do odkrywania wielu dziedzin nauki. Zostali zaproszeni studenci z projektora. Mamy gości z Doliny Lotniczej. Mają też tutaj robotykę Zabrza, także no, trochę osób takich związanych właśnie z edukacją. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki. Tematem przewodnim była biologia i żaba. Finałem spotkania był wyścig kijanek zbudowanych przez dzieci za pomocą klocków. Start! No jedna kijanka tutaj pomyliła sobie kierunek. I pierwsza na mecie, druga, trzecia. Mieliśmy wstęp teoretyczny, czyli omówienie procesu rozwoju żaby od skrzeku do dorosłego osobnika. Staraliśmy się to wzbogacić różnego rodzaju materiałami. Następnie dzieci skonstruowały kijankę i uruchomiliśmy ją, żeby po prostu też pokazać, jak działają te mechanizmy. Omówiliśmy budowę robota, żeby też dzieci wiedziały też, na jakiej zasadzie on się porusza. Pokazać, że coś jest fajne, to jest bardzo łatwo, ale chcielibyśmy też dzieciom wyjaśnić, jak po prostu, z czego wynika to, że na przykład ta kijanka ma dwie nogi, a nie cztery, dlaczego ten silnik jest z tyłu, a nie z przodu. No, to jest bardzo istotne, żeby ta wiedza była w miarę, może nie jakaś obszerna, ale na pewno spójna i kompleksowa. Wśród uczniów nie zabrakło małych pasjonatów fizyki, którzy z wielkim przejęciem obserwowali zjawiska omawiane przez animatorów Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Nasze zajęcia dotyczyły pokazów z fizyki. Najmłodsi mogli poznać różne prawa fizyki, tak jakby na własnej skórze. Mogli eksperymentować razem ze mną, przeprowadzać doświadczenia z elektrostatyki, z aerodynamiki. Piknik edukacyjny to bardzo dobry pomysł. W trakcie eksperymentów dzieci przejmowały inicjatywę i same próbowały wyjaśniać zachodzące zjawiska, mówi animator Fundacji Wspierania Edukacji Magdalena Kulik. Mimo tego, że młodsze dzieci nie miały jeszcze zajęć z fizyki w szkole i na początku podchodziły do tematu bardzo nieśmiało, to z czasem coraz aktywniej się zgłaszały i okazywało się, że tak naprawdę one już posiadają sporą wiedzę. Same nie są tego pewne, ale bardzo im się na pewno eksperymentowanie spodobało i pod koniec zajęć wszyscy bardzo chętnie się zgłaszali. W pikniku edukacyjnym wzięli udział również studenci Politechniki Rzeszowskiej działający w kole naukowym INSERT. Tego dnia poprowadzili w Boreczku zajęcia z biologii. Przygotowaliśmy stoisko z mikroskopem, gdzie widać nicienia, także mamy różne preparaty. Przygotowaliśmy imitację komory laminarnej, żeby zobaczyć, jak się pracuje w warunkach sterylnych, jak się hoduje komórki ssacze, a także jak się hoduje bakterie, jak się je wysiewa. Takie zajęcia pozwalają dzieciom zainteresować się tym, co do tej pory mogło wydawać się nieciekawe i niepotrzebne. Z jednej strony to zachęca ich do pogłębiania wiedzy biologicznej, która jest ważna, a z drugiej strony pokazuje to, jak wiele można zrobić. To jest bardzo ciekawa sprawa. W trakcie pikniku edukacyjnego zorganizowano również coś dla najmłodszych. Były gry i zabawy, a nawet malowanie twarzy. Wszystko przygotowali wolontariusze z projektora. Prowadzimy zajęcia z chemii pokazów, z robotyki. Także prowadzimy takie zabawy z matematyki, bo powiemy, że to jest dziedzina bardzo ważna, ale także uczniowie mogą skorzystać i pobawić się właśnie różnymi tutaj. Możemy im pomalować twarz, mogą także poznać różne zabawy. Największą atrakcją dla wielu uczniów okazały się alpaki. Można je było dotykać, głaskać i dowiedzieć się czegoś nowego na ich temat. W trakcie pikniku nie brakowało również prawdziwych śmiałków, którzy sami wykonywali mrożące krew w żyłach eksperyment.